Witamy na konferencji prasowej przed meczem 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Z nami jest pan trener Leszek Ojrzyński. Panie trenerze, od razu może przejdę do zadawania pytań. Dominik Pasternak. Witam trenerze. Chciałem zapytać o pozycję napastnika. Czy Aleks Kolew ostatnim bardzo dobrym występem stał się numerem jeden w pana hierarchii? Witam serdecznie. Zagrał dobre zawody, ale nie tylko on, bo Jankowski też wszedł i przyczynił się do zdobycia tych dwóch bramek, bo był tam zawsze gdzieś blisko w tych akcjach właśnie bramkowych i nie tylko. Zobaczymy, cały czas gramy, mamy jakieś tam swoje drobne problemy przed tym spotkaniem i przede wszystkim zdrowie będzie decydowało, kto zagra, a jak wszyscy będą zdrowi, czy dani zawodnicy, którzy rywalizują ze sobą na danej pozycji, no to wtedy dyspozycja na treningach, dyspozycja w ostatnim meczu, plan na najbliższy mecz, bo też on pewne rzeczy może determinować i to wszystko zbieramy, wybieramy, patrzymy też, jakie są wady w naszym czy ustawieniu, czy zestawieniu personalnym i wtedy decydujemy się na takiego albo innego zawodnika i tak to pokrótce wygląda. Dziś zaczynamy odprawę na temat naszego najbliższego przeciwnika. Dziś już pewne rzeczy będziemy ćwiczyć, bo zawodnicy nie wszyscy byli wypoczęci i tak to u nas wygląda. I jeszcze mamy 3 treningi przed tym spotkaniem. Mam nadzieję, że zdrowie będzie chłopakom dopisywać. Tak jak wspomniałem, no kilka jest znaków zapytania, ale trzeba być dobrej myśli. Miłosz Bieniaszewski pyta, czy znalazł już pan trener odpowiedź, jak sobie poradzić ze słynnym gegenpressingiem trenera Chybali? Zobaczymy, jak ten pressing będzie wyglądał i ostatnio Lechia sobie poradziła. Co prawda to był mecz w Gdańsku, nie w Krakowie. My jedziemy do Krakowa, ale też nie tak dawno Górnik Zabrze tam zagrał na 0 z tyłu i każdy mecz jest inny i dyspozycja dnia też pewne rzeczy zdeterminuje. Też wiemy, coraz trudniej jest funkcjonować w tym świecie, bo coraz więcej zakażeń, coraz więcej chorób, bo w takim okresie jesteśmy i to też czasami drużyny dotyka i pewne rzeczy mogą się wyłożyć na ostatniej prostej nawet i dużo czynników ma wpływ na to właśnie, jak będziemy wyglądać. W niedzielę no wszystko będziemy robić, żeby sobie dać radę i przechytrzyć przeciwników i kontynuować tą passę. Może passa to za duże słowo, no ale jak wygraliśmy ostatni mecz, to fajnie by było wygrać drugi raz, bo jeszcze w tym sezonie ta sztuka nam się nie udała, a to na pewno smakuje rewelacyjnie, a tym bardziej przed przerwą na kadrę, gdzie nie gramy za tydzień, tylko dopiero za dwa i te dwa tygodnie też ciężkiej pracy by było w cudownych nastrojach, jakbyśmy zapracowali na sukces. Łatwo nie będzie, no ale zawsze my wierzymy w to, że wygramy najbliższy mecz i z taką wiarą musimy tam jechać. Teraz pytanie od pana Pawła Skorba. Stal Mielec w minionej kolejce zdobyła 3 punkty. W jaki sposób pomaga to w przygotowaniu pod kątem Wisły Kraków? Pomaga w ten sposób, że jest lepsza atmosfera, też powinno być widoczne w tym następnym spotkaniu wyjazdowym z Wisłą Kraków to, że to obciążenie może będzie mniejsze, zobaczymy, przed nami też gra Warta i pewnie zawodnicy będą gdzieś nasłuchiwać i jaki jest wynik, chociaż no powinniśmy się skupić tylko na sobie, ale od pewnych rzeczy gdzieś nie uciekniesz i jestem przekonany, że na pewno to obciążenie nie będzie takie duże, bo czekaliśmy z utęsknieniem na te 3 punkty, bo ile można było czekać i były ku temu w poprzednich meczach sytuacje bardzo klarowne, a w tym meczu ostatnim nie było ich może dużo, no ale 2 wykorzystaliśmy i plan już na Wisłę mamy. Zawodnicy jeszcze go doskonale nie znają, bo tak jak wspomniałem, czekamy na też dyspozycyjność tych zawodników, bo nie wszyscy są gotowi do gry, ale mam nadzieję, że czym bliżej meczu ta grupa, powiedzmy, wykluczonych będzie minimalna, ale to trzeba poczekać. Ostatnie to już pytanie od Grzegorza Maja. Czy wśród zawodników jest chęć wzięcia rewanżu za wysoką porażkę u siebie z Wisłą Kraków? Chodzi o to mecz jesienny.
Oj, myślę, że tak. Przynajmniej ja tak to odbieram, jak ja bym taki wynik zanotował, to z niecierpliwością bym czekał na rewanż, żeby się odgryźć, bo na pewno łatwo nie było u siebie to przełknąć. Ja wiem, że chłopaki to przełknęli, też wiem o problemach z tego, co do mnie doszło przed tym meczem, czy w trakcie tego meczu. Nie byli może na 100% gotowi, no ale wiemy w jakiej sytuacji żyjemy i funkcjonujemy. No chcemy grać, to takie sytuacje gdzieś mogą się zdarzyć, bo inne zespoły borykały się z tym również. I to już jest historia, ale no ci zawodnicy pewnie będą pamiętać. Ja bym chciał, żeby chcieli pokazać się z lepszej strony, bo ja wyznaję taką zasadę, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. I pokazując się z dobrej strony, zasługując na zwycięstwo, no ty nie liczysz 6, bo to nie jest dwumecz w Puchar Polski, tylko liczy się ostatni mecz i o to przyjdzie nam grać i mam taką nadzieję, że właśnie u chłopaków to może ten 1-2% wyzwoli więcej czy koncentracji, czy więcej energii do tego, żeby właśnie pokazać się z o wiele lepszej strony, a przede wszystkim no, my jedziemy tam, żeby zdobyć 3 punkty, bo to jest dla nas najważniejsze. Dziękuję, to wszystkie pytania. Dziękuję.